jest Kauer za mną. Tu gdzieś jest Szart. Gdzie jest Szart? Zaraz go znajdziemy. Tu! Nie komentujemy moich włosów w tym tygodniu. Mam odgrzebaną szminkę dosłownie. Jest to Maybelline Color Sensational w kolorze 910 Shocking Coral. Wydaje się bardziej koralowa, widzę na snapie, ale naprawdę jest naprawdę różowa na mnie. Klasyka, na razie nic nie zmieniałam. Pewnie wkrótce mi się zmieni, będę całkiem inaczej. Tomasz właśnie wychodzi z łazienki, pewnie będzie do mnie coś mówił. Nie, coś będziesz mówił i mi spamował. No. Nawet się obieciłam. Ten fragment mojego jestestwa niszczy mi cały tydzień. Oszczędzę Wam widoku rzeczy, którą właśnie odgrzewam sobie na lunch. Wiem, że część osób, zwłaszcza wrażliwych, mogłaby tego nie wytrzymać. Mowa tu o naszych wspaniałych, polskich, lekko obleśnych i śmierdzących przy obróbce flaczkach. Jestem jedną z tych osób, która uwielbia flaczki, wątróbki. Nie lubię salcesonu, ale tak to zjem wszystko. Tatary, golonka, kaszanki, wszystko. Uwielbiam, jestem mięsożerna zdecydowanie. Nie jadam za to owoców morza w ogóle i brzydzę się rzeczy typu kaszki i rzeczy na mleku. Le. Wiem, że są różne teorie i ponoć ludzie jakby lubią i powinni jeść różne rzeczy ze względu na to, jakie mają grupę krwi. Ja nie wiem, jaką mam grupę krwi, ale jest to taka grupa krwi, która lubi mięso, owoce, warzywa, alkohol i świeży chleb i makarony. Można by też to nazwać po prostu grupa krwi jestem z Polski. Taka nowa grupa krwi polska. Chciałam jeszcze powiedzieć, że dostałam właśnie nowy L do moich drzwi i tak się robi okładki. Tak się robi okładki, proszę Państwa. Piękna. Przy tym samym opalaczu pod prysznic Saint-Tropez wypuszczałam nową wersję, tylko mocniejszą i mocniej opalającą. Także super, to może być hit. Tego miesięcznej próbka tego szamponu i odżywki z L'Oreal. Próbka Dior Sauvage. I to jest ciekawa rzecz. Strony lovemebeauty.com. Pierwsze pudełko za 1 funta z tym kodem. Kod L16. Także warto zobaczyć, o co chodzi. Tak jest super, z czegoś takiego nie widziałam. To jest po prostu malutki fragment książki. Także można sobie przeczytać. Strasznie fajna opcja. Mały przegląd detali. Wracają rzeczy przejrzyste, wraca logomania, wracają takie kółeczka. I co tu jest? Ujęta surowość, czyli jakieś sznury, frędzle, drewno. Takie kółeczka to były modne chyba z 10 lat temu i mam gdzieś tam. Zawsze mi się chciało śmiać z tego artykułu 10 sposobów na jakby stylizację rzeczy metalicznych i ta laska wygląda wszędzie tak samo. Balsam z L'Oreala, który jest innowacyjny, ma definer tip, czyli ma taką końcówkę, ale przecież to się rozmarza jak każda inna, nie? Nie. Ale ja darzę Johnny'ego Deppa po prostu bezgraniczną i nieokiełzaną miłością. Niestety, czy tutaj wygląda zrobić na tym zdjęciu, nie ma co. Nie oszukujmy się, on nie wygląda tak na żywo. On starzeje się bardzo źle, a czy tak chyba trochę przytył. Jakoś nie wiem, to niedobrze wygląda ostatnio, co jest rzadkie. Raczej rzadkie i niewdzięczne, jeżeli chodzi o facetów, bo wydaje mi się, że faceci jednak w większości z wiekiem zyskują. Patrzcie na Leo albo na Brada Pitta, nie? A Johnny, oczywiście wyłączając to zdjęcie, bo to wygląda mega sexy, wygląda gorzej. Smuteczek. Cześć Wam, moje włosy wróciły do jakiegoś normalnego stanu, kolor jest do przyjęcia, w końcu koniec dramatu z włosami. Wrzuciłam dzisiaj na kanał taki bardzo ważny film, przynajmniej dla mnie ważny filmik o mikrogranulkach, o takich plastikowych drobinach, które są w naszych kosmetykach. One są głównie oczywiście w peelingach do twarzy, do ciała, są też pasta do zębów takich ścierających i strasznie zanieczyszczają naszą planetę. Zostały już zakazane w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, natomiast Unia Europejska nic nie robi. W Polsce, w UK można je normalnie kupić, te peelingi. Kupujemy taki peeling, to on trafia do mórz i oceanów, bo te drobinki są za małe, żeby te oczyszczanie wyłapały z wody. Już trafią do wody, to nie ma możliwości, żeby z tej wody usunąć. Zwierzęta morskie po prostu zjadają, mylą z planktonem, umierają, potem my to jemy. Wszystkie toksyczne przyczepiają się tych drobinek, oceany są coraz bardziej zanieczyszczone i po prostu tworzymy coraz więcej syfu na świecie. Także ze swojej strony apeluję o to, żeby po prostu zbanować te mikrogranulki. Tak jak mówię, więcej jest w tym filmiku, który dzisiaj wrzuciłam, ale każdy po prostu plastik w składzie zastępujemy to składnikami naturalnymi, które nie są toksyczne, są biodegradowalne, nie ma z nimi żadnego problemu. Dzisiaj na kanale Z Grubej Rury wpisujecie mi produkty, które wy znacie, które widziałeś na przykład w swojej łazience albo w sklepach, które mają te drobinki szkodliwe.
Super, na bieżąco uaktualniam opis pod filmikiem, czyli dodaję po prostu listę tych kosmetyków, które mają te szkodliwe drobiny, czyli tych kosmetyków, które są po prostu szkodliwe. Myślę, że jak ta lista się zapełni, to zrobię po prostu osobny filmik, gdzie będziemy jechać po tych szkodliwych kosmetykach. Mam nadzieję, że firmy jakoś się ustosunkują do tego, że mój kanał nie jest jakiś ogromny, nie mam jakiejś wielkiej siły przebicia, ale myślę, że jeśli więcej dziewczyn nakręci filmiki, zacznie pisać na blogach, to to pójdzie w świat i firmy będą zmuszone w jakiś sposób się do tego ustosunkować, zmienić składy, wycofać ten syf z rynku. Mam nadzieję, siła w Was. A wracając do rzeczy przyjemnych, patrzcie na to, piękne. Nową, a czy używaną torebkę Rebeki Minko wylicytowałam na eBayu. Patrzcie, jaka ona jest po prostu kosmiczna, nie? Nic tego nie. Aparat nawet nie potrafi uchwycić tego po prostu błysku i blasku, jaki ona daje. To jest skóra pokryta takim czymś po prostu, ale jest odlot. Po raz pierwszy dzisiaj. Nie wyglądam za korzystnie, ale właśnie wróciłam z pracy, jestem totalnie wyczerpana psychicznie, ale weekend, to się liczy. Zatem dzisiaj właśnie spamowałam różnym youtuberkom i pisałam w sprawie tego filmiku z mikroorganulkami, zachęcałam wszystkie do nagrywania i do publikowania swojej treści i w ogóle nie do informowania świata, że jest taki problem. I wysłałam też wiadomość do pani Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która właśnie udostępniła mój film. Mój filmik właśnie o mikroorganulkach na swoim Facebooku. Także fajnie, message idzie w świat, aby jak najwięcej osób się dowiedziało. Jakiś najgorętszy dzień w roku, a my wybraliśmy się na zwiedzanie bardzo inteligentnie. Tam może nie tyle się wybrać na zwiedzanie, co po prostu w turystyczne bardziej rejony. Tam jest tower za mną, tu gdzieś jest szart. Gdzie jest szart? Zaraz go znajdziemy. Tu! Zaraz za mną najbardziej znany i kultowy most w Wielkiej Brytanii, na który chyba zaraz wejdziemy. Tomasz Ryczaj. Tu. Nie ma go. Tu! Jesteśmy w tych częściach Londynu bardzo często, co właśnie, jak jesteś w kadrze, nie odwracaj się. Kiedy coś nas byliśmy? To rok albo dwa lata temu, nie? Przyczajonej, fajnej miejscówki przy bridge'u. Smutne ludzie. No wiem, no mówicie, że to jest drugi Starbucks. Ale tam znowu nie idziemy. Możemy tam przejść. Na bogato. Jestem Mickey Mouse. Czy masz kogoś? Jest Lonely Boy. A ty, czy masz kogoś podwójny okularniku? Tak, mam. Cztery. Wszystkie. Trzy pary oczu. Wszyscy chcą mi mieć. Wszyscy chcą go mieć. Wam. Jestem tak zmęczona, że raz umrę. Cały dzień łaziliśmy, właśnie wróciłam do domu i jest gone. W Londynie dzisiaj była piękna, słoneczna, mega upalna pogoda, także wspaniale. Mój make-up tak płaci na wycinnie, że trzyma jak na takie tropiki, że tak powiem. Także złaziliśmy się jak dziki świnie. Ja koniecznie muszę się umyć, bo czuję siebie, a jak czuję siebie, czy swój własny zapach, to nie jest nigdy dobry znak, także zmiatam. Coś to mam dzisiaj na sobie te i miałam te okulary z K. Strasznie fajne są, bardzo lubię ten model. Się nazywa
mają Midnight Runner, a ja mam ze sobą niepościelone łóżko. Życie. Kinga na basen. To się dzieje ciężkie chmury. Dziękuję świecie. Po prostu muszę wam pokazać to, jak moje włosy reagują na jakiekolwiek zetknięcie z wilgocią, wodą, basenem. Jeżeli ktoś ma ładne, gładkie, niepuszące się włosy, to niech się cieszy. Po prostu pływałam i miałam wpięte te włosy w kucyk, więc to płasko, to płaskie, to jest to, gdzie woda nie doszła, to jest trochę wilgotne, trochę mokre i trochę prawdziwe oblicze moich włosów. Po prostu sam seks. Także cóż, dzisiaj w Londynie totalne tropiki, tak, dzisiaj się opalamy, tak, pływamy, jest wspaniale i ciepło, ale nie zazdrośćcie. Osobiście wróżę, że ta anomalia pogodowa nie potrwa dłużej niż kilka dni max i wrócimy do stałej szarówki. Strasznie mi się czasami chce śmiać, jak ludzie mi piszą, że wyglądam ładnie nawet bez podkładu. Tak, oprócz tego, że mam na twarzy każdy możliwy kolor skóry chyba, naprawdę. Właśnie nagrałam, wrzuciłam Sleeping Beauty, więc powiem ci jutro na kanale. Mam makijaż na kosmitę i właśnie chciałam jeszcze nagrać filmik ze słodczami z Makeup Geeka, ale niosąc paletę po schodach, upuściłam ją, a czy spadła mi i z całym impetem walnęła o drzwi i o ścianę i się otwarła i część cieni się wysypała z palety i się rozsypała po podłodze i rozsypały się z opakowań. To jest miejsce zbrodni po prostu. To wszystko to są cienie. Część rzeczy, część nie udało mi się uratować, ale wszystkie te foil się wysypały i pomieszały. Foil są o tyle fajne, że one są tak miękkie, że da się je wcisnąć, ale po prostu zniszczenia są ogromne. Po tego mi prawie w ogóle nie zostało, jakiś koszmar. Także nie mogę niestety dzielić się nagrać w filmiku z Makeup Geeka. Rany są jeszcze za świeże, ale nagram coś innego. Oczywiście tak jak przepowiedziałam wczoraj, dzisiaj pogoda całkiem się spieprzyła, leje, chmury, zimno. Londyn. Strasznie dawno nie kręciłam włosów na lokówce, że stwierdziłam, że się sobie trochę zakręcę. A czy rano nie miałam zakręcenia, tylko teraz na lunchu. A na ustach mam wymieszane dwie szminki. Są od Jeffrey Astara i jedna to jest Red Room, a druga to jest ta biała Drug Lord. Po prostu taki ładny, średni róż mi wyszedł. Dziewczyna ostatnio pod jednym z filmików mi napisała, chyba wczoraj, czy powiększałam usta, bo oglądała dużo starsze filmiki i podlinkowała mi ten film, to miałam dużo mniejsze usta. Rzuciłam okiem na tamten film, to jest film chyba sprzed roku czy coś takiego, właśnie też o jakichś tam szminkach i moje usta mają całkiem inny kształt tam. Ja sobie w życiu nie powiększałam ust, jakby, nie wiem, rozważałam, ale w życiu nie robiłam niczego. Tak zastanawiałam się, z czego to właśnie... Wiecie, ja mam takie dosyć typowe usta, czy tak z przodu wyglądałam normalnie, ale tak z profilu, wiesz, mam takie bardzo wystające tutaj to. Ta górna krawędź, ona ogólnie nie jest napigmentowana, więc jeżeli mam podkład nałożony aż dotąd, to moje usta się wydają wizualnie mniejsze. Na przykład teraz ta krawędź to jest to, jest pomalowana i dlatego usta się wydają wizualnie większe. To jest taki mały trik, zwłaszcza dla dziewczyn, które też mają taki dziwny kształt ust. W Londynie pogoda dzisiaj jest koszmarna, ciśnienie chyba jest jakieś najniższe na świecie, mam najgorszy humor ever dzisiaj, dosłownie. Rzeczy pozytywnych doszło dzisiaj do mnie to pudełko Look Incredible, to taka wersja luksusowa, niby za 35 funtów. Nie podoba mi się, że to jest taka odklejona ta naklejka, trochę to kiepsko wygląda. Włosy są moje dlatego takie, że dzisiaj pada deszcz i po prostu nie wiem, nie potrafię jej jaśmić. W każdym razie nagrałam do rozpakowywania właśnie tego. I nie chcę spalić niespodzianki osobom, które będą oglądały porównanie tego właśnie pudełka do pudełka Coco Dot Beauty, ale jest niezłe. Są produkty z Narsa, są inne wysokopółkowe produkty, także cena się na pewno zwróciła wielokrotnie, ale nie do końca moje kolory. Teraz wiem, że też idzie do mnie już pudełko z tego Coco Dot Beauty, mam nadzieję, że dojdzie jak po prostu najszybciej i wtedy nagram też odpakowanie tego kohorty. Nagram po prostu bitwę pudełek, porównanie tych obydwu pudełek, ich zawartości, bo tyle samo płacimy jakby za każde z nich, no a na pewno zawartość będzie się różnić. Jeszcze jedna rzecz, rzeczy pozytywnych, mam trzy nowe liquid lipstick od Jeffrey Astara, yes! Ta górna to jest Queen Supreme, ta środkowa to jest Doll Pass i ta ostatnia to jest Breakfast at Tiffany's. Jeszcze słodcze, po prostu ta Doll Pass środkowa wygląda jak idealny kolor, idealny, a Breakfast at Tiffany's, nie wiem.
takie są o tyle fajne, że są wegańskie, nietestowane na zwierzętach i bezpieczne też do używania przy oczach, także myślę, że ten właśnie turkusowy będzie świetny jako liner. Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa pa!